Widna ponownie. Vera. Co można wymyśleć jeszcze z Frentakiem? Niejednokrotnie zadawałem sobie to pytanie, ale to, co Vera zrobiła z jedną z rękojeści, to po prostu mnie osobiście powala. Nazywa się, uwaga, Kraftform Turbo. Skupiamy się nie na nazwie, skupiamy się na zegarze. Z czym nam się kojarzy zegar? Szwajcaria na przykład. Precyzja, dokładność wykonania, żywotność i tak dalej. Mamy tutaj ten element po części tylko pokazany. Jest to nic innego jak co? Zęby, proszę Państwa, taka przekładnia. Dlaczego turbo? Przejdźmy do praktycznych zastosowań. Uwaga! Przede wszystkim tak, rękojeść wydaje się jak każda, akurat w Verze. Natomiast oczywiście tutaj mamy część mocującą na 1/4 cala. Możemy sobie zaaplikować w tym przypadku bit dłuższy, możemy nasadkę, wszystko co jest tak naprawdę znormalizowane pod kątem 1/4 cala. To jest jedna rzecz. Wyobraźcie sobie Państwo na tym przykładzie coś takiego, że skupiamy się na tej śrubie i nakrętce. Gdybym miał taką sytuację, wkładam to do środka i chciałbym ją przykręcić, odkręcić, a jest to dość długi element, no to co? Kręcę. Kręcę, mogę oczywiście szybciej, mogę spróbować tak, oczywiście jakoś tam idzie, w jedną lub w drugą stronę. Mogę sobie przechwycić palcami też i tu, bo to się obraca, to jest bardzo wygodne, albo tak, to jest system, który właśnie na to pozwala. Natomiast, dlaczego turbo? Dla tych ząbków, których wcześniej pokazałem. Tu jest, proszę Państwa, przełącznik od tylnej strony w tej rękojeści. Jeżeli ja to przełączę, jest taki klik, wówczas, proszę zwrócić uwagę, co się zaczyna dziać. Przede wszystkim z tą częścią, bo tutaj wewnątrz może tego nie będzie widać. Trzymając, tu jest taki element specjalnie pod palce jakby zrobiony. Jeden obrót tej rękojeści to są 4 obroty tej klingi. Proszę zobaczyć, co się zaczyna dziać z łbem śruby i z samą śrubą. Wcale nie trzeba mieć elektronarzędzia niejednokrotnie, gdzie musimy zadbać o to, żeby było naładowane, że musimy zadbać może po prostu o baterię, o ekologię i tak dalej. Później w razie byśmy chcieli je wymienić. No, prąd trzeba z czego ściągnąć. A tu, proszę Państwa, przełożenie jest 1:4. Zasuwa nam to po prostu. Polecam ten produkt. Wyłączyć możemy. Już wtedy działa 1:1. Z mojego punktu widzenia można zastosować to w ten sposób, że jeżeli wstępnie jeszcze raz przykręcam, idzie to bardzo szybko, ale jak na przykład dokręcam już konkretny element, to może się okazać, że ta siła jest za duże jest przełożenie. Wówczas mogę to wyłączyć i dokręcić 1:1. Rewelacja. Nikt tego nie ma. Polecam. Kraftform Turbo.